Szanowni widzowie, kiedy człowiek jest w drodze, dużo rzeczy ze sobą nie potrzebuje. Nie potrzebuje zbędnych, zbytecznych bagaży. Kiedy udaje się w drogę, myśli o tym, czy czegoś nie będzie mu brakowało. Teksty biblijne wyznaczone na dzisiejszy dzień według haseł mówią te oto słowa. Był Pan Twój Bóg z Tobą, a niczego Ci nie brakowało. Czytamy w 5 Mojżeszowej w 2 rozdziale o podróży ludu izraelskiego po pustyni. A w Ewangelii według świętego Łukasza w 22 rozdziale czytamy. Jezus pytał swoich uczniów, czy brakowało wam czegokolwiek, gdy was rozesłałem bez sakiewki, bez torby, bez sandałów? Oni odpowiedzieli, niczego. Jesteśmy w okresie postu. Jest to niczym droga z Jezusem do Jerozolimy, pod krzyż. W tym okresie pasyjnym możemy myśleć o tym, czy w naszym życiu nie nosimy czegoś zbędnego. Czy może więcej mielibyśmy zaufać Bogu, że On się o nas troszczy, że On nas zaopatruje. On się troszczy o tych, którzy idą drogą, która ma jasny cel. Jezus jest drogą. Życzę miłego dnia.